Cała szkolna społeczność Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu wraz z zaproszonymi gośćmi, m.in. emerytowanymi nauczycielami i przedstawicielami Starostwa Powiatowego, wzięła udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym w bieckim kinie Farys. Było ono dobrą okazją do podsumowania minionego roku. Właśnie w roku ubiegłym po raz kolejny 20-osobowa grupa młodzieży klas trzecich technikum o kierunkach hotelarskim i informatycznym wyruszyła na praktyki zawodowe na Wyspy Brytyjskie. Praktyki, jak i kurs języka angielskiego trwały 4 tygodnie i zakończyły się ceremonią wręczenia certyfikatów i prezentacjami szkoły. Uczniowie technikum hotelarskiego swoje praktyki odbywali w restauracjach, hotelach i kawiarniach, natomiast stażyści z technikum informatycznego pracowali w firmach komputerowych. Odbywanie praktyk w Anglii przyczyniło się zarówno do kształcenia otwartości i wrażliwości międzykulturowej, jak i do umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w innym kraju europejskim. Projekt ten, który składał się z dwóch części, z grupa 20 osób wyjechała w maju, a druga grupa 20 osób wyjechała w listopadzie. Kolejny projekt, który został zrealizowany w naszej szkole, to projekt praktyk zagranicznych w Lipsku w Niemczech. Grupa 17 osób po raz pierwszy wyjechała na praktyki do tego miasta. Była to grupa uczniów technikum samochodowego i technikum żywienia. Uczniowie praktykowali w uniwersyteckich stołówkach, tam obsługiwali studentów oraz grupa uczniów mechaników samochodowych pracowała w salonie samochodowym. Uczniowie ci również uzyskali najwyższe wyniki, a także kształcili swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego i kształcili umiejętności praktyczne. Ten projekt to był pierwszy projekt do Niemiec. Uczniowie za 2 lata, w maju 2016 roku, kolejna grupa wyjedzie na praktyki i zakończy się ten drugi etap projektu. W tym roku postaramy się przygotować kolejny projekt na praktyki zagraniczne dla uczniów naszej szkoły. Podsumowanie tego projektu również miało miejsce w ubiegłym roku w siedzibie szkoły w Bieczu. Ale wróćmy do noworocznego spotkania. Życzenia wszelkiej pomyślności złożył wicestarosta Jerzy Nalepka, a młodzież szkolna przygotowała montaż słowno-muzyczny inspirowany esejem Umberto Eco o bibliotece.